Halo, halo, dzień dobry, ja się nazywam Piotr Oleś, to jest chyba już piąty odcinek Czarny z Białym. Dzisiaj moim zapowiadanym już od jakiegoś czasu gościem jest Adam Homa, duszpasterz, wychowawca, jak cię jeszcze można zatytułować tutaj? Człowiek. Człowiek, o. I dominikanin oczywiście. No i dzisiaj mamy w planie porozmawiać co nieco i o duszpasterzowaniu, i o młodzieży, i o wychowaniu, a to tylko niektóre z tematów. Co więcej w temacie, to już za chwilę, a teraz zapraszamy na czołówkę. Adam, czy czujesz się wychowawcą? To pytanie słyszę zawsze od rodziców, jak przychodzą z młodzieżą, albo spotykamy się przy różnych okazjach. Nie, znaczy nie jestem wychowawcą. Absolutnie czuję się jako ich towarzyszę im w jakiejś drodze młodzieży. W związku z tym punktem wyjścia nie jest wychowawstwo, a raczej towarzyszenie. Towarzyszenie i myślę trochę ojcostwo jednak. Bo to jest zupełnie inna forma obecności, zupełnie inna forma bycia przy młodych ludziach i z młodymi ludźmi. No właśnie, bo jesteś już pasterzem młodzieży, czyli tak, no w naszej dominikańskiej specyfice generalnie mamy zasadniczo dwa piony duszpasterskie, tak? Jest duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo akademickie. I dorosłych. I dorosłych czasem się również też zdarza. To prawda, że tu we Wrocławiu raczej prowadzimy wszystkie trzy te części. I duszpasterstwo młodzieży, tutaj nazwane Pietrobus. Skąd taka nazwa właśnie? To trzeba zapytać pierwszego duszpasterza, bo to on, ojciec Marek Urbanowski, w czasach, kiedy ja byłem w Pietrobusie, czyli poznałem wtedy dominikanów, ojciec Marek, ja już zastałem tą nazwę, prawda? Jestem spadkobiercą pewnej tradycji pietrobusowej, która jest piękna i która ma swoje początki u Luisa w książce Rozwód Ostateczny, wtedy miała tego od Narni. Tego od Narni. Jakby ktoś chciał zobaczyć sobie pierwsze wydanie, to zrozumie, dlaczego w logo Pietrobusa jest rzeczywiście autobus piętrowy ze skrzydłami, bo to jest pierwsza okładka pietrobusowa, a sama książka jest niesamowita i po latach, po wielu razach, które przeczytałem, na nowo coś odkrywam i Louis ma to, że wprowadza w taką magię troszeczkę, w taki świat bajkowy, baśniowy. Przechodzenie przez szafę do innej rzeczywistości. Do innej rzeczywistości, ale też pokazuje ten kontekst jednak wiary, że to jest ważne. Jak mnie oczy nie mylą, to przed nami leży to pierwsze wydanie, więc możesz to zademonstrować w sumie dekodery, jak to tak wygląda. Tak, tak, nowego, tak. Polecamy. Tak, dokładnie. Pietrobus. Jak ktoś może sobie jeszcze tutaj gdzieś zakupić czy znaleźć, to na pewno warto mieć. Dla ciebie też mamy takiego pietrobusa, żebyś mógł, tak jak młodzież, przypiąć sobie do plecaka. Taki super jest. I z plecakiem chodzić sobie z pietrobusem. Będzie sabotaż u studentów, ale oni w większości też coś takiego mają, bo całkiem sporo ich u nas jest, że tak powiem, z karierą w pietrobusie. A też myślę, ważną jeszcze rzecz warto dopowiedzieć, że pietrobus dlatego, że to jest podróż. I ta podróż, ona się w pewnym momencie kończy, tak jak podróżowanie autobusem w przestrzeni miejskiej. Wsiadamy, mamy jakiś cel, wysiadamy i zmieniamy po prostu miejsce. I wiemy, gdzie w pietrobusie wsiadamy, bo to jest nasza decyzja, nasza wolna wola. Zawsze młodzieży czy rodzicom, jak przychodzą, to mówię to, ale to może przy jakiejś innej okazji. Natomiast chyba ważne jest to, że ten cel jest dookreślony. Tak jak w książce ta podróż odbywa się w trzech takich rzeczywistościach duchowych, tak samo tutaj mamy bardzo konkretnie. Jak wsiadamy, to wiemy, klasa maturalna, koniec, wysiadka. Tak. To jest pętla. Okay. To jest taki londyński dwupiętrowy czerwony autobus. Tak. Czy ty jesteś kierowcą autobusu? Właśnie tak. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w moich czasach, jeśli mogę tak powiedzieć, kierowca to rzeczywiście był duszpasterz. I duszpasterz prowadził autobus, tak to nazywa, pietrobusa. Natomiast jak przyjechałem już jako duszpasterz, to okazało się, że kierowcą są odpowiedzialni. To było bardzo ciekawe dla mnie, poznawczo, bo jednak kierowca to jest ten, kto bierze pewną odpowiedzialność za wszystkich. A naszym, pamiętam, myśleniu, w tym przekazywaniu odpowiedzialności, szczególnie duszpasterzowi, no to myśmy się jemu powierzali, jednak mieliśmy zaufanie do niego duchowe. Tak? Yes. I pamiętam swoich duszpasterzy wszystkich,
i ojca Marka Urbanowskiego, i Marcina, który też zrobił na mnie dużo wrażenie. Mobielskiego oczywiście, tak. To taki już pasterz, który rzeczywiście mnie ustawił, tak można powiedzieć trochę, bo pokazał mi zupełnie normalny kościół i kościół taki, który jest otwarty na innych. I to było chyba ważne wtedy, żeby mieć takie odniesienie do kierowcy, czyli kogoś, kto bierze za mnie odpowiedzialność. Dzisiaj, jak zastałem ten moment taki, w którym kierowcą jednak okazali się odpowiedzialni, absolutnie nie miałem zamiaru tego zmieniać. Naturalnie się to jakoś zmienia, ale myślę sobie, że jest w tym pewna mądrość, ponieważ my przyzwyczajamy się do pewnych schematów, szczególnie duszpasterskich, a młodzież jest o tyle kreatywna i niesamowita, że oni potrafią skoczyć pułap wyżej. Czy dzisiaj powiedziałbym, że kierowcą jest duszpasterz? Myślę bardziej takim przewodnikiem siedzącym na krześle i opowiadającym o tym wszystko, co się dzieje dookoła. Bardziej ktoś, kto uczy prowadzić. Tak jak na kursach. Tak, stąd robisz prawdę. Kierowcy to też osoba odpowiedzialna u nas. Jasne. Czyli tak można powiedzieć, że to w Twoim życiu to taka klamra trochę jest, bo w piętrobusie się zaczęło i teraz piętrobusem się to skończyło. Etap Twojego życia w jakimś sensie się tutaj zamyka, tak? Jaki tak naprawdę duszpasterstwo miało wpływ na to, kim jesteś dzisiaj i teraz? Znaczy dużo miało, jeśli popatrzymy z kontekstu chrześcijańskiego. Ja w swoim życiu spotkałem bardzo fajnych księży. Z jednym z nich mam do dzisiaj kontakt, tutaj w Wrocławiu. I oni mi pokazali bardzo normalny kościół. A dominikanie w tym czasie takim młodzieżowym, kiedy człowiek ma dużo buntów w sobie, to w momencie, kiedy szukasz, wiesz, świat patrzysz zupełnie inaczej niż dorosły człowiek, dominikanie dali mi zupełnie inny horyzont. Horyzont kościoła, horyzont życia. Jestem za to mega wdzięczny właśnie ojcu Markowi Urbanowskiemu i Marcinowi Mobielskiemu, że oni towarzyszyli, że nie narzucali, ale towarzyszyli i pokazywali na nowo coś. I to było po prostu rewelacyjne, bo to pomogło mi odnaleźć się w kościele. Trzeba dodać, że ja nie byłem takim super osobą może w duszpasterstwie, bo nie byłem w żaden sposób zaangażowany tak ostro, bo raczej patrzyłem na ten kościół z takim dystansem, dużym dystansem. Natomiast w momencie, kiedy przyszedł Marcin i rozpoczął coś nowego i mi pokazał taki kościół, który ja mogę sam wybrać, to ja z tego kościoła musiałem trochę duszpasterskiego odejść. I to był taki dobry czas dla mnie. Po latach wróciłem do, też ciekawa historia, umówiłem się na randkę na Placu Dominikańskim, no i ta randka skończyła się w kaplicy na adoracji. Się okazało później oczywiście. Oczywiście, ale to ja byłem zaskoczony, ale ta osoba, która była zupełnie zaskoczona tym. No i tak wróciłem do starych przyjaźni, do starych znajomości i myślę, Pan Bóg wtedy też coś mocnego zadziałał. Że to był taki przewrót. Nie wiem, czy osoba, która mnie zapraszała na tą randkę, była z tego zadowolona, ale dla mnie to było coś niesamowitego i to trwa do dzisiaj. Czyli zobaczyłeś kościół otwarty, kościół, w którym bierzesz też bardzo konkretny udział, formując się, ale też kształtując ten kościół. Jak ty dzisiaj patrzysz na kościół w tym momencie, w którym jest teraz? Przede wszystkim jak patrzę z kontekstu duszpasterza, bo myślę, to jest ważne, i dominikanina, to jest miejsce, gdzie rzeczywiście można spotkać Boga, jeżeli mamy Jego jakieś doświadczenia. Jeżeli żyjemy pobożnością i religijnością i nie mamy tego młodzieńczego horyzontu, to znaczy tej wolności, która wszystkimi działaniami młodego człowieka prowadzi, czy pomaga w ogóle żyć, to ten kościół staje się zamknięty, suchy, absolutnie nieżyjący, nietętniący życiem. I wtedy, jeżeli nie mamy takiego punktu zaczepienia do żywego Boga, no to wszystko się rozjeżdża, wiesz, to możemy być jak woda w czajniku, nie? Tak, tak. Jak się zagrzejemy, to po prostu wyparujemy z niego. A jak patrzysz na nich, w sensie na młodzież, nie? No to to jest taki dość istotny moment w ich życiu. Też teraz dość istotny moment w ogóle w ich postrzeganiu świata. Czy to jest tak, że dla nich Kościół jest otwarty, czy raczej mają z tym problem, jakby tak na niego patrzeć?
w jaki sposób ty im pomagasz to zobaczyć, nie? Nie wiem. Myślę, że to co jest ważne, to co zapytałeś na początku, no. Czy czujesz się wychowawcą? No właśnie. Miałem takie doświadczenie na początku, jak zacząłem swoją drogę z ekonomią. Pracowałem jako wychowawca na hucie z młodzieżą i tam się uczyłem od tych świetnych ludzi, którzy pracowali na ulicy, na hucie, towarzyszenie ludziom. No. To znaczy nie wpinania ich w jakąś strukturę, nie wpinania ich, tych młodych ludzi, w coś, co ja widzę jako dobre dla nich, a raczej towarzyszenie i wskazywanie, że jest to, pokazywanie różnych możliwości i oni różnie wybierają. Czasami wybierają nie tak, jak byśmy chcieli. Ja pamiętam, mieliśmy kiedyś takie spotkanie wychowawców. No i zapytali mnie jako zakonnika, co Adam myślisz na temat tutaj, prawda, tych ostatnich działań, które zrobiliśmy. Ja pamiętam, że bardzo mnie to poruszyło, że z jednej strony miałem wewnętrznie taką porażkę, że osoby, które prowadziliśmy, towarzyszyliśmy im kilka lat, one weszły z powrotem w to samo, czyli wrzuciły coś dobrego, co dla nich w życiu było przygotowane i jakoś w pewien sposób zasymulowane. Bo ty mówisz teraz o tym doświadczeniu z huty. Tak. No. I oni zrezygnowali z tego. I z jednej strony czułem jako wychowawca, tak można powiedzieć, porażkę. Natomiast po latach te osoby się ze mną skontaktowały i one wybrały na swój sposób, w wolny sposób, dobre życie. Okay. To jest takie coś, co pomagało mi w takim podjęciu decyzji trochę, żeby wrócić do duszpasterstwa młodzieży. Aha. Jak pamiętasz, był taki moment, że zacząłem pracę ze studentami w Szczecinie i to był piękny czas. Aha. I miałem taki opór początkowo, tę rozmowę z prowincjałem o tym, jak właśnie, czy wrócić do duszpasterstwa, w którym się było. No. Miałem opór ze względu na to, że mówię, że będę przerzucał swoje schematy, które miałem. Natomiast jak otworzyłem się na to i otworzyłem się właśnie na tą pracę, którą miałem wtedy z młodzieżą, tą trudną, tak nazywaną trudną młodzieżą z huty, ale oni byli fantastyczni, wcale nie byli trudni, to zobaczyłem, że problem jest po naszej stronie, a nie po ich. Aha. I to do dzisiaj jakoś mnie prowadzi. Myślę sobie, że jak pytasz o Kościół w ogóle, o to, w jaki sposób oni mają patrzeć na Kościół i mają go przyjmować, to myślę sobie, że gdybyśmy my starsi przypomnieli sobie, jak byliśmy młodzi, nie? Jakimi prawami rządziliśmy się, znaczy czego potrzebowaliśmy, co szukaliśmy i stali się tacy dla nich w Kościele, to znaczy dali im taki obraz w Kościele, tego właśnie tej wolności, tej otwartości, ale towarzyszyli im ze swoją mądrością, którą mamy już. A myślisz, że gdybyśmy przystawili nasze oczekiwania z tamtego czasu, to dzisiaj to byłoby jeszcze aktualne dla nich? Tak, dlatego że wolność się nie zmienia. Pragnienie wolności, pragnienie dobra dla siebie, szczęścia, wysłuchania, obecności, to się nie zmienia w nas. Ono się zmienia przez nasze doświadczenie życia i wiesz, przez naszą jakąś mądrość i czas, który przeżywamy przez relacje, przez wydarzenia, wiesz, przez to wszystko, co jest codzienne. Natomiast u młodych ludzi to wygląda zupełnie tak samo. Aha. Może nie mają tego czasu przeżytego, nie mają tylu wydarzeń przeżytych, co my w życiu. I to wcale nie obniża ich wartości. Aha. Absolutnie nie. Ja cały czas towarzysząc im na różnych płaszczyznach, czy sakramentalnych, czy takich czasami życiowych, czy w swoich małych miłościach, czy w odkrywaniu swojego miejsca i w świecie, i w Kościele, absolutnie na nowo też uruchamiam zupełnie inny sposób patrzenia na świat i na Kościół. Dlatego myślę, że Kościół będzie dla nich, jeżeli my staniemy się młodzi w Kościele. Nie? Okay. To jest to, o co apelował kiedyś Franciszek, jak przyjechał do Polski. To zejście z kanapy, ale to nie chodzi o tylko wyjście do ludzi na zewnątrz, ale to chodzi też o zmianę myślenia swojego. Nie? Że Kościół, jeżeli Kościół staje się młody, to znaczy ma horyzont tej otwartości, którą ma młody człowiek, to nigdy nikogo nie wykluczy. Jasne. O wychowaniu jeszcze będzie za chwilę, ale tak prowokacyjnie. Nie boisz się o nich? Czy nie boję się o nich? Wiesz, ja jak podejmowałem posługę duszpasterza, to zastanawiałem się długo nad tym, jaki jest mój cel w ogóle w towarzyszeniu im. Aha. Nie boję się o nich, dlatego że sam pamiętam, jak podejmowałem decyzję w swoim życiu, jak moi rówieśnicy, czy ci, którzy ze mną podróżowali w piętrobusie, jak podejmowali życiu, w którym momencie swojego życia są dzisiaj. Nie? I widzę, że jeżeli ja będę robił wszystko, co mogę, żeby pokazać im żywego Boga i żeby oni mogli wybierać tego Jezusa później,
żeby odnaleźli się w kościele, po prostu. Żeby znaleźli swoje miejsce, to nie ma się czego obawiać. Bo wtedy ja nie jestem nauczycielem w tym sensie, że nie mam za zadanie przekazać im tylko wiedzy. Oczywiście nauczyciele też towarzyszą im jako wychowawcy w szkołach, ale ta łączność między nami jednak wiąże się na tym poziomie troszkę meta. Czyli to odesłanie do sakramentów jest kluczowe. Ja po to jestem w duszpasterstwie. Jasne. Powiedziałeś na początku, że bardziej niż wychowawcą jesteś towarzyszem w jakimś sensie, tak? A jak rozumiesz wychowanie dzisiaj? W sensie, nie? Jakby gdzie tu jest rola też, no w jakimś sensie jednak ja się bym upierał, że jesteś dla niej wychowawcą, bo on, jesteś dla nich autorytetem też, tak? No, nie? Więc jakbyś tak to... Okej, okay, no. Ja pamiętam taką rozmowę z rodzicami, którzy przyjechali kiedyś dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żeby porozmawiać ze mną o swojej młodzieży. I ja zwróciłem uwagę na dwie takie fundamentalne rzeczy, że oni po prostu nie są z nimi. Że są obok, tylko pozostawiają ich w obowiązkach i to też samotnie w tych obowiązkach. I pamiętam ten zwrot. Co ksiądz może powiedzieć o wychowaniu dzieci? Nie? Więc ja się z nimi zgadzam zupełnie. Nie? To absolutnie się zgadzam, co ksiądz może powiedzieć o wychowaniu dzieci. Jasne, że ten poziom wychowawstwa, jeżeli rozumiemy przez to, że oni czerpią z tego, o czym ja żyję też, to okej. Powiedzą, że to, co jest we mnie wiarygodne i co powinno być we mnie wiarygodne, tym żyję, no to może być jakiś poziom wychowawstwa, bo oni będą pytać też, prawda? Mają prawo do tego. Ja po to też jestem w duszpasterstwie. Nie po to, żeby zrobić fajny event, czy wiesz, czy zrobić coś dookoła super, tak? Żeby oni się dobrze bawili. Czy zrobić jakąś, nie wiem, grupę, która będzie wielbić Pana i skakać i nie wiadomo w jakie odjazdy wchodzić. Tylko jestem po to, żeby im towarzyszyć w tych sprawach, które oni noszą w sercu. I to jest towarzyszenie. To ja rozumiem przez to towarzyszenie, nie? Że oni wiedzą, że ja mam dla nich czas. Okay. Że niezależnie kiedy i z czym do mnie przyjdą, to mam dla nich czas i mogą czuć się bezpiecznie. Oni i rodzice. Okej. Okay. A wyręczasz rodziców czasami? Czy mogę prosić o następne pytanie? No dobrze, to przejdźmy do drugiej części w ogóle też tego, czym jest wychowanie, czyli też no jakby to co się dzieje w przestrzeni przygotowania też do życia chrześcijańskiego, tak to górnolotnie zabrzmiało trochę, nie miałem takiej intencji, ale jakby mamy teraz taki problem, nie? Tam czasami się mówi, że się dzieciaki wypisują z religii, nie? Twoja diagnoza. Moja diagnoza... Sprawa jest prosta, no wiesz, jeżeli coś nie jest dla ciebie przekazane jako autorytet, to znaczy, jeżeli nie masz doświadczenia, że gdzieś jest życie, to tam nie pójdziesz. Jeżeli coś nie jest powiązane z twoim sercem, z tobą, z twoimi marzeniami, z twoim horyzontem w ogóle świata, to tam nie idziesz. I nie oceniać, czy religia jest dobra, czy zła, bo sam uczyłem katechezy w świetnej szkole. Szczecin? Tak, w Szczecinie. Budowlanka? Budowlanka. Z rewelacyjnymi nauczycielami, świetnym gronem pedagogicznym i rewelacyjną młodzieżą. Ale zawsze się zastanawiam i zastanawiałem, do czego ma ich to doprowadzić. I to jest pytanie. Oni... No jasne, że my, to jest w ogóle szalony czas, bo pamiętam jak wypuszczałem pierwszych maturzystów po szkole, to jechałem kiedyś w Szczecinie samochodem i oni wybiegli na środek ulicy, ojcze, dostaliśmy się na studia, nie? Więc to było takie śmieszne, mówię, zejdźcie z ulicy, coś wam przestanie. Ojciec zawsze musi być taki, żeby to, ja mówię, no tak, to znaczy katecheza może być momentem, religia w szkole może być momentem spotkania, tylko jest pytanie, do czego ona odnosi, nie? Więc diagnoza, tak, dużo zależy od tych, którzy ją prowadzą. Okay. Wszystko zależy od tych, którzy ją prowadzą. Bo młodzież pójdzie tam, gdzie jest życie. Jeśli nie ma w tym życia, jeśli jest tym rzemieślnik, który nie czuje swojego rzemiosła, nie żyje nim, tylko wykonuje, żeby nie wiem, nie chce podawać jakiejś intencji, bo
nie mam prawa oceniać, to tam nie będzie życia. I młodzież, jak idzie za życiem, to po prostu na to nie zwróci uwagi. Katecheza w szkole czy w duszpasterstwie? Ja uważam, że szkoła może być duszpasterstwem. W takim wymiarze, że szkoła nie jest duszpasterstwem, ale jeżeli rozumiemy duszpasterstwo jako miejsce towarzyszenia ludziom, to każdy nauczyciel, każdy dyrektor, każdy towarzysz. Czyli de facto jest potrzebna. Proszę następne pytanie. Nie, bo tak próbuję, wiesz, jakby taka hipotetyczna sytuacja. Przychodzi do ciebie ktoś w duszpasterstwie i mówi tak, ojcze, wkurza mnie ta religia w szkole, wszyscy moi znajomi się powypisywali, chcę się wypisać. Pytam się, co mam zrobić? Nie? Pytam się, co w zamian, co potrzebujesz? No. No i wtedy ta młoda osoba bardzo jasno dookreśla, co potrzebuje. Nie? Okay. I zawieramy jakiś kontrakt między sobą, którego się trzymamy. Rozmawiamy z rodzicami, tak? No bo tu jednak pamiętajmy o tym, że to rodzice decydują w większości przypadków. Mimo, że są rodzice mają swoje doświadczenia i potrzebują czasami takiego wsparcia czy potwierdzenia, że tak mogą zrobić. Ale jakby młodzież lubi grę, gdzie ma równe szanse. Tak, i w otwarte karty. Tak, i jeżeli wchodzimy z nimi w otwarte karty, myśląc o tym, że ja nie mam nic z tyłu głowy, nie będę cię próbować, nie będę próbował ciebie manipulować, czy zmieniać na siłę ciebie, to nie ma szans, żeby tego nie wybrali. Nie? Tak. I oni się angażują w 100%. Ja jakby z tego doświadczenia wrócę do tej budowlanki. No. Pamiętam, młodzież się tak zaangażowała, że w momencie, kiedy jakby im powiedziałem, że odchodzę też z uczenia w szkole, to oni mówią, ojcze, a będziesz uczył gdzie indziej, to my się tam zapiszemy na religię, nie? To jest, myślę, ważne. To jest taki klucz, nie? To ci dużo dało, to doświadczenie z budowlanki? Tak jak patrzysz na tamto doświadczenie bycia nauczycielem i teraz, kiedy jesteś duszpasterzem w piętrobusie, to czy to jest coś, co jest dla ciebie cenne? Każde doświadczenie człowieka jest cenne. Aha. Jeżeli w taki sposób to przeżywamy, jako dorośli ludzie, to nadal patrzymy na świat w taki sam sposób, ale bogaci o te horyzonty, znaczy rozszerzamy swoje horyzonty, nie zawężamy ich. Nie? I nie będę mówił, że nie mam nic z tego czasu, no bo tych młodych ludzi przewinęło się trochę przez ten czas i no zupełnie różnych, z różnymi historiami i piękne rozmowy miałem w tym czasie. Świetny czas na przerwach. Rewelacyjne spotkania z gronem pedagogicznym z różnych stron i naprawdę bardzo głębokie rozmowy, ale myślę, że to nie jest kluczowe dla duszpasterzowania. Okej. Okay. Że to nie jest punkt wyjścia, nie? Bo dla mnie najistotniejsze jest to, żeby im towarzyszyć w odkrywaniu Boga, a nie kształtować ich życie, tylko i wyłącznie kształtować ich życie i przygotowywać ich do dorosłości, bo tego są rodzice. Nie? To jest tak. Często taki. No, ale jakby, wiesz, na katechezie też to robiłeś w jakimś sensie bardzo konkretnym, nie? No, to jest też dawanie świadectwa, nie? Tak, dostosowywałem się do wszystkiego, co jest związane w ogóle z byciem nauczycielem. I przychodzili czasami do duszpasterstwa ci z budowlanki? Wiem, że dwie osoby zgłosiły się do duszpasterstwa akademickiego. Czy młodzieży, bo to jest zawsze indywidualne. Ja mówię tak, wy nie musicie przychodzić do duszpasterstwa, nie po to tutaj jestem. Nie po to tutaj jestem, żebyście przychodzili do kościoła. Żebyście ten kościół wybrali. Okay. Żeby świadomie go wybrać. Nie? Czyli bo to nie będzie działa wasz wybór jak na rybak, całe życie. Nie? Taki z wędką. Nie, absolutnie nie miałem takiego. Nie miałem. Młodzieży się nie manipuluje. Jest prosta zasada. Dlaczego? Dlatego, że zanim młodzież tobie zaufa, to dobrze ciebie sprawdzi. Sprawdzi cię, przetestuje. Bardzo dobrze przetestuje. Jeżeli jesteś wiarygodny wobec nich i oni czują, że czują się przy tobie bezpiecznie w tym towarzyszeniu, znaczy w tej drodze, którą masz, to absolutnie możesz na nich liczyć, oni mogą na ciebie liczyć i nie potrzeba nic więcej. Czyli słowo klucz to jest autentyczność. Autentyczność i wiarygodność, myślę.
To jest niesamowite w ogóle, jaka autentyczność to jest jedna w ogóle z takich największych potrzeb, która w nas jest, bardzo niedocenionych zresztą. Mm-hmm. Tak sobie myślę, że to też gdzieś jest obecne w nas od samego początku i może dlatego to jest też takie ważne, nie? W tym, w pracowaniu z nimi. Świat jest dziwny teraz. Mm-hmm. Specjalnie mówię dziwny, bo nie chcę mówić, że jest trudny, bo świat zawsze jest wymagający, może tak. Mm-hmm. Ale jest dziwny teraz, bo dużo się dzieje, nie? I pandemia... I były całkiem niedawno te protesty, które mhm. też skupiały na sobie uwagę, pewnie ich również, mhm. nie? I teraz jest też kryzys w kościele w związku z różnego rodzaju tam przestępstwami, które się działy. Tak patrząc na to wszystko, mhm. jakbyś miał powiedzieć, co to znaczy i jak być, a może bardziej jak być. Jak być duszpasterzem, jak być, nie, inaczej, jak być z młodymi w tym czasie? Odpowiedź sprzed któregoś tam pytania, sprzed chwili, znaczy trzeba im towarzyszyć no. i być wiarygodnym. Aha. Wiesz, rodzice mają prawo mieć niepewność po tych mhm. sytuacjach, które się wydarzyły, nie? Mogą, to jednak to są ich dzieci tak. i mają, ja zawsze rodzicom mówię, że absolutnie kluczowe jest to, żebyście poznali duszpasterza, poznali spowiednika, poznali księdza, który uczy w szkole, czy katechety, katechetkę, żeby obraz człowieka nie był jedyny, który dostaną młodzi ludzie w kontekście wiary. Mhm. I to jest kluczowe. Myślę, nikt nie oddaje niczego, co jest dla niego najcenniejsze w życiu, mhm. tak o, prawda? A dzieci, młodzież jest najcenniejsza mhm. w życiu i tego trzeba mieć świadomość. Te sytuacje, które w ostatnim czasie żeśmy przeżywali, począwszy od pandemii, bo no. trzeba wspomnieć, że pandemia też jest takim trudnym momentem i bardziej trudnym niż dla młodzieży samej. No, ona potrafi sobie znaleźć odpowiedzi na różne rzeczy, ale w momencie, kiedy przestają mieć to, co jest najcenniejsze w młodości, no. czyli wolność. Nie? Tak. I bycie ze sobą przede wszystkim. To się coś no. zmienia w ogóle wiesz, w takim no. kluczowym... fundamentalnym w ogóle życiu młodego człowieka. Nie, nie masz wolności, czyli nie możesz pójść, gdzie chcesz. Tak. Nie możesz spotkać się z kim chcesz. Mhm. To, jak wybierają te znajomości mhm. czy miejsca, w których sobie codziennie podróżują, to jest ich decyzja i tych, którzy pokazują im te miejsca. Nie? Mhm. Ale jeżeli popatrzymy sobie, że oni tego teraz nie mają, to nasza obecność powinna być jeszcze większa. Nie? Ja wiem, że w domu bardzo często jest trudno, no bo rodzice mają obowiązki, też mają te wszystkie prace zdalne i przebywają na różnych przestrzeniach wspólnie, ale otwartość na to bycie przy nich, mhm. na to towarzyszenie im, to znaczy wrażliwość na nich. Nie? Ja mhm. zawsze rodzice mówią, jak przyjeżdżają, ojcze, pogadaj, bo moje dzieci, mam z nimi problem. Nie? Coś tak. się z nimi dzieje. Nie? Odwieczna rzecz w konfesjonale i poza nim. Nie chcę, żeby stracili wiary. Nie chcę. No. Ja rozmawiam z młodzieżą, w ogóle żadnych problemów nie ma. Znaczy żadnych no. problemów w takim sensie, że oni wszystko widzą. Nie? Ale mhm. mówią, że zupełnie czegoś innego im brakuje. Nie? I odnoszą mhm. to do tych sytuacji, które są kluczowe. Nie chcę o szczegółach mówić, no bo rozumiesz, tak, to jest jasne. tajemnica która związana jest z pewnym poziomem zaufania. Mm-hmm. Nie? To też ojcostwo to przynosi, że przychodzę pogadać z tobą i chcę, żebyś mi towarzyszył w tym, ale nie żebyś opowiadał to gdzieś tak. na zewnątrz. Nie? I myślę no. sobie, że dla nich o to, o co zapytałeś, czyli o te protesty, no. oni się potrafią odnaleźć. Jeżeli im mądrze się towarzyszy i pokazuje im się, co jest fundamentem życia, no. ich i będzie ich, jeżeli wybiorą to, to oni się odnajdą. Aha. Czyli rozmawiasz z nimi o tym. Cały czas. No. Okay. Cały czas. A no bo dzieci i młodzież to jedno, mhm. a jest jeszcze druga strona tej układanki, czyli rodzice. Mhm. Nie, jakby na ile jest też tak, że jesteś towarzyszem rodziców? Chcę, żeby już wyłączyli, tak rozumiem, już dalej nie oglądali tego. Nie, okej. Okay. Z rodzicami, no powiem ci, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że duszpasterz młodzieży tak naprawdę musi być ukierunkowany na to, że największa praca jest z rodzicami. Mhm. Znaczy, jeżeli rodzice, to co powiedziałem przy tych wszystkich nadużyciach, mhm.
które się pojawiły i w kościele, i nie tylko, prawda? Bo rodzice jakby mają świadomość tego, że to nie tylko dotyczy kościoła. Powierzają swoje dzieci pod opiekę kogoś, kto nagle staje się dla nich w pewnym sensie jakimś autorytetem. Ja zapomnę, śmiałem się kiedyś, jak Marcin opowiadał, że jeden z ojców miał do niego pretensje, że do niego dziecko nie mówi ojciec, tylko do ojca Marcina Mogielskiego mówi ojciec, nie ojciec. Aha. Jak to się może zdarzyć? Nie? To ja już przeżyłem taką historię w swoim życiu duszpasterskim tu w Piętrobusie, gdzie miałem taką konfrontację z rodzicem. No. I myślę sobie, że to jest ważne, znaczy mieć z nimi kontakt przede wszystkim, aha, żeby oni też wiedzieli, że to miejsce, do którego przychodzą ich dzieci, to nie jest miejsce, w którym oni mają dostawać fan Boga. Nie? Aha. Że duszpasterzowanie i towarzyszenie młodym ludziom obecnie w duszpasterstwie nie skupia się na wprowadzanie czy wejście, czy manipulację ich największą taką rzeczą, którą mają jako młodzi ludzie, czyli emocjami, tylko ich podprowadzanie i umiejętność nazywania, znaczy pokazywanie im tą umiejętność nazywania emocji, jakie mają, nie? I wypowiadania ich. To, ja się śmieję, to jest taka główna potrzeba. Jeżeli rodzice zrozumieją to, to jest sukces. Nie? Jeżeli rodzice przypomną sobie, jak byli młodzi, no, i nie będą naprawiali swoich błędów przez dzieci, tylko przypomną sobie, jak byli młodzi, czym się kierowali, to absolutnie będą mieli świetny kontakt z dzieciakami. Pamiętam taką historię, wiesz, jak rodzice przywieźli mi, przyjechali z młodą dziewczyną, no i ona mówi do mnie, tam przedstawiła się, usiedliśmy razem, no i ja starałem się jakoś poruszyć w ogóle, żeby ta rozmowa w ogóle w jakimś kierunku poszła, żeby coś się zdarzyło. I się jej pytam, czy ona chce w ogóle ze mną pogadać, nie? Ona mówi, ojciec jest kolejnym księdzem, z którym rozmawiam, nie? Po kolei. To powiedziała jakąś tam historię, ale wiedziałem, że to nie jest istotne. Ja mówię, okej, to posiedźmy w ciszy. Jak będziesz chciała coś zapytać, to zapytaj. No i tam właśnie siedzimy, rozmawiamy i ona pyta mnie, a ksiądz tak nie zwrócił w ogóle uwagi na to, że ja sobie w telefonie siedzę. Mówię, jak potrzebujesz posiedzieć, to siedź, nie? No. No i czekamy, 40 minut tam minęło. Ja już wiedziałem, że rodzice się niepokoją, że tam pewnie jest jakaś spina, ale mówię, siedzimy tu tyle czasu, ile potrzebujemy. Ona się też zresztą o to zapytała, czy nie powinniśmy tam wyjść, bo rodzice będą. No. Mówi, nie, siedź, ile potrzebujesz. No i po takiej godzince wychodzimy, rodzice spięci oczywiście, przesłuchanko, nie? Co ona księdzu powiedziała? Co? I tam, ja mówię, zasadniczo nic. Aha. Ale tu w ogóle ksiądz z nią nie rozmawiał, nie wierzę, godzinę żeście siedzieli, coś musiała powiedzieć, ja mówię. I ona przy tym jest obecna, bo ja też zastrzegłem sobie, że musi być przy tym obecna. Ja mówię, wiecie, posłuchajcie siebie i stańcie się młodzi. Spróbujcie zobaczyć siebie jako młodzi ludzie. To zrozumiecie całą sytuację. No i oni kurzyli się, pojechali oczywiście. No. I słuchaj, niesamowita rzecz, bo miałem rekolekcję dla młodzieży i ona przyszła na te rekolekcje. Ta dziewczyna, tak? Tak. No. Przyszła pogadać. Aha. Naprawdę przyszła pogadać. No. I ja tą rozmowę bardzo dobrze pamiętam. Ona oczywiście też się zahaczyła o sakrament, więc jakby o szczegółach nie będę mówił. Natomiast ważne jest, myślę, to, że jeżeli damy przestrzeń i nie będziemy ciągać młodych ludzi po tych miejscach, żeby naprawiać ich na siłę. Jasne, że rodzice zawsze mają obawy. Ja to rozumiem, że w momencie, kiedy im się coś wymyka spod kontroli, no to oni chcą nad tym zapanować. Nie? Ale punktem wyjścia powinno być pomyślenie sobie, jak ja byłem młody, nie? Co się wtedy we mnie działo i co ja potrzebowałem. Nie? Bardzo często są przestrzelone zupełnie te momenty, takie reakcji i tłumaczenie tego, że no jestem rodzicem pierwszy raz, nie uczę się dopiero, że nie jest tłumaczeniem. Nie? Ja się tak tylko zastanawiam, jakby rozumiem, o czym mówisz, bo to jest stara śpiewka, która bardzo często wraca, szczególnie jak babcie przychodzą, to o Jezu, proszę ojca, bo moja wnuczka czy mój wnuk przestał chodzić do kościoła, nie? I teraz co ja mam zrobić? Ja już tak cały czas przypominam, tak mówię, tak wręcz jestem taka, że nalegam mi cały czas, nie?
No właśnie, tylko czy ten argument, żeby pomyśleć o tym, czego się chciało w ich wieku, czy wtedy zadziała? Bo jeżeli zbudujesz, wiesz, to towarzyszy, bo to towarzyszy od razu takiemu, taki tekst temu towarzyszy, że a, bo proszę ojca, bo świat się tak zmienił, teraz ta młodzież taka jest i się zaczyna, nie? Jakby, czy właśnie dziadkowie, czy rodzice, czy mają kontakt też z takim, wiesz, no tak mówiąc wprost, ze sobą, nie? Czy są w stanie sobie ocenić, jak myślisz? Nie, dla mnie jest ta ocena. Jeżeli przychodzą do mnie z problemem, bo oni przychodzą z problemem, to ja ich zawsze przekieruję do tego, zobaczcie, jaką macie potrzebę wy. O, to spoko, nie? To już bardzo fajnie brzmi. I od tego, jak zacznie się analiza rodziców, jaką ja mam potrzebę, tak, to zaczynam rozumieć, że moje dziecko też może mieć potrzeby. Nie? I wtedy można spróbować coś budować. I z tego się rodzi porozumienie bez przemocy, tak zwane. No tak, ale myślę, ważniejsze jest to, że jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, to każdy z nas ma swoją rację i prawdę swoją. Nie ma czegoś takiego. Mhm. Ostatnio rozmawiałem w takim fajnym gronie o tym, że prawdy nie ma pośrodku. Każdy ma prawdę taką, na ile ją poznał. Nie? I teraz tą prawdę definiujemy przez potrzebę też, jaką mamy. Nie? Jeżeli mamy wiedzę i coś, co nazywamy w jakimś odniesieniu do wydarzenia, do decyzji, jak prawdę, no to ona przede wszystkim wynika też z potrzeby, którą mamy. Nie? I teraz, jeżeli ją znamy, to możemy wejść w jakiś dialog. Jeśli nie znamy, to będziemy bronić swojego. I to już nie jest fajne. Nie? Nikt z nas młodych, chyba nie, jak sobie przypomnimy jakieś sytuacje, w których ktoś nam próbował powiedzieć, jak jest. Tak, nie? Tak, tak. Zawsze się uśmiechał. Nie? No jasne, mów sobie. Nie? Tak, zrobię, tak. Mówisz, tak, zrobię. Nie? Nie, to znowu widzisz, to się wszystko i tak sprowadza do komunikacji, nie? To jest rozmawianie ze sobą, słuchanie siebie, to nam też tu wychodzi, jak już tych rozmów tutaj było kilka, na różne tematy, nie? To ty jakby ta dialogiczność pomiędzy ludźmi i otwartość też na to, że ktoś może czuć czy rozumieć inaczej, czy w ogóle mieć inne potrzeby. To wszędzie to działa w taki sam sposób i to myślę, że to jest też tak, jak cię słucham, że takie to bardzo duże i bardzo konkretne zadanie dla duszpasterza też, nie? Jakby, bo nie tylko związane z tym, że trzeba się uczyć ciągle słuchać, ale też, że trzeba innych nauczyć tej wrażliwości na słuchanie. To jest myślę kluczowe. No. Na pewno kluczowe. Też ważne jest, ja myślę sobie, jak słucham młodzieży, że jest tak, że my osoby, to nazwijmy, duchowne, tak? Mamy pewien autorytet rodziców i to jest ważne, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli powierzam swoje dziecko komuś, to muszę znać też pewną hierarchię, pewien sposób, jaką kontrolę ktoś ma nad tą osobą, prawda? I przy wspólnotach młodzieży, myślę, to jest istotne, dlatego że to jest rozmowa z jednym z rodziców, myślę, mogę to powiedzieć, jak osoba, która przychodziła do duszpasterstwa, rodzice decydowali o tym, że tak, że może, bo przyszła zapytać, czy może chodzić, to sprawdzili, wiedzieli o tym, porozmawiali też ze mną o tym. Nie? Ja powiedziałem, że ja mam przełożonych. Jeżeli zauważycie coś złego, że coś się dzieje, to możecie zwrócić do przełożonych. Przełożeni mają prawo mnie odsunąć od pewnych obowiązków, nie? Czy chociażby od duszpasterstwa. Jeżeli zobaczycie coś, co niepokoi. W sytuacji ludzi świeckich, szczególnie we wspólnotach, to jest bardzo niebezpieczne, bo tak jak wspomniałem tobie na początku, że nie jestem wychowawcą, to zauważyłem, że w wielu wspólnotach młodzieżowych jednak jeżeli liderem jest osoba świecka, nie, to ma takie zapędy wychowawcze. Nie? Jakby nie idzie za tym taka duchowość, która wynika z duchowości, tylko z takiej kontroli. Nie? I pamiętam taką sytuację, jak rodzice kiedyś przyszli do mnie i powiedzieli, że są zaniepokojeni, bo ich dziecko jest bardzo rozchwiane emocjonalnie, nie? I ma bardzo duże problemy emocjonalne, czego nie miało wcześniej. Więc naturalne, ja sobie pomyślałem, no młody człowiek, no ma prawo. Prawda? Ale
ta osoba, ja zawsze mówię rodzicom, że jeżeli rzeczywiście młodzież chce porozmawiać, to ja mam dla nich czas. Tak. Jeżeli zdecyduje się porozmawiać i będzie chciała, czy chciał porozmawiać, to może przyjść. Nie? I pamiętam taką rozmowę, gdzie ta młoda osoba powiedziała mi, że wszystko było w porządku do momentu, kiedy nie została przekroczona pewna granica, gdzie jej wolność została ograniczona. To znaczy forma modlitwy, poznawania Boga i tak dalej, została jej narzucona z góry. Tak. Nie? I pamiętam po jakimś czasie, jak porozmawialiśmy sobie z tą młodą osobą o tym, co może robić, to oczywiście z tej wspólnoty musiała odejść. No i rodzice przyszli do mnie z pewnym żalem, no, że ja wpłynąłem w taki sposób na tą osobę, że ona odeszła z tej wspólnoty. A przecież no, ona tak świetnie uczestniczyła w wielbieniu. A ja jakby pokazując wielbieniu, mówię, czy porozmawialiście kiedyś z tą osobą, nie? No. Dla młodego człowieka ten moment taki, nazwijmy to charyzmatyczny, to nie jest odpowiedni czas jeszcze. Nie? To nie jest ten moment, w którym oni, można bawić się ich emocjami, tak. Bo one wyrządzają wiele większe problemy. Nie? No i to, ja myślę, że to jest kluczowe u rodziców też, że oni mają prawo do tego, żeby się niepokoić. I muszą wiedzieć, jaka jest w kościele odpowiedzialność też, możliwość. Taka interwencyjna, nie? Prewencja to nazywam, ale to jest potrzebne rodzicom. Oni to muszą też jest ważna część w ogóle duszpasterstwa, myślę. Super. Fajne rzeczy poruszyliśmy w ogóle, więc bardzo się cieszę z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Ja dziękuję za zaproszenie. No wiesz, trzeba się uczyć od siebie nawzajem, więc myślę, że to jest w ogóle istotne dla nas tu wszystkich. Dzięki Adam za to dzisiejsze spotkanie. Może się nam to jeszcze rozwinie i kiedyś jeszcze do tego wrócimy, zobaczymy jeszcze. Za tydzień będziemy tu gościć Marka Miławickiego, więc będzie trochę o historii nie tylko. O, Marek umie opowiadać. Tak, Marek umie opowiadać, więc zapewne będzie ciekawie. Jest Śląsk Wrocław tutaj, widzę. Tak, tak, zawsze. Śląsk jakby zawsze. Jakby inaczej. Przyznam ci się szczerze, że zawsze jakoś byłem związany. Do dzisiaj mam relacje z ludźmi. Nawet jednej osoby, jednego kolegi, córka pojawiła się w duszpasterstwie. To też taka już na koniec dygresyjka, historyjka. Jak to zaczął opowiadać, jakie głupie rzeczy żeśmy za młodu robili na stadionach. Więc ja zadzwoniłem do niego, tak się udało, że mogliśmy się później spotkać. I zadzwoniłem do niego i mówię, jak chcesz poopowiadać, co robiliśmy, to ja też poopowiadam, co ty robiłeś. Nie? Mówi, nie, dobra. Dobra, nie wygłupiaj się. Więc tak, ja zawsze wierny Śląskowi. No, z różnych powodów, nie tylko, że kibicuję, ale też miałem epizod taki sportowy związany z klubem Śląska. I bardzo miło go wspominam, świetnych ludzi poznałem. Trochę porywalizowałem w sposób dobry. Myślę, że to jest mądrość jakaś moich rodziców, że zawsze mnie kierowali w miejsca, żebym poznawał nowe rzeczy, ale też zostawiali mnie tam, gdzie rzeczywiście się realizowałem i mogłem odreagować to wszystko, co było związane ze światem. No i to wiadomo, światem, jakie to jest cenne. No, dzięki jeszcze raz. Również dziękuję, Piotrze. Dobrego wszystkiego. Teraz końcówka na koniec. No i do zobaczenia z Panem Bogiem. Z Bogiem. Yeah.